A witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Oddamy misję, poczytamy co tutaj nam powiedzą i lecimy dalej z tą fabułą. Hehe. Tak jest. Mdły Lanai, to od niego sobie zaczniemy. Wspaniale, szczęśliwe jajo Porgiego na pewno przyniesie mi zwycięstwo. Co tu jest najdroższe? Tu było za 3000 coś. Bierzemy to. Uwielbiam smakowite jedzenie. O, pięknie. Mamy tutaj już koniec misji. Super. Kulawy Asy Aisus. Nie traktuj mnie, jakbym przez tę kulawą nogę był bezużyteczny. To już wiele razy czytałem na ratunek. Świetnie ci poszło. Te małe stworzonka na pewno są bardzo wdzięczne. Czyli to dla niego te kraby żeśmy byli uratować. Pięknie. I całe trzy tu, ponad trzy. Dobra, topór. Pięknie, pięknie. W końcu tych misji już kończymy. Podejrzewam, że u każdego zakończymy teraz tę misję. Piraci też zaczną o tobie mówić, zwłaszcza o tym, że masz odwagę, by zabijać piratów księżycowego cienia. Twoje działanie spodoba się każdemu, kto ich nienawidzi. I vice versa dla tych drugich. Ja, kulawy Aisus, młody Lanait i zdradziecki Maszek. Nigdy nie możemy ustalić, który z nas jest lepszy, więc postanowiliśmy na sędziów tego sporu wybrać piratów księżycowego cienia. Ten z nas, który najbardziej ich zaskoczy, zostanie zwycięzcą. Moim zdaniem najlepsze jest bezpośrednie podejście. Planuję udać się do Zatoki Księżycowego Cienia, zabić Kudera Śmierdzidecha i przynieść jego czaszkę. Oczywiście mógłbym dokonać tego jedną ręką, więc będzie to twoje ostatnie wyzwanie. Nie zapomnij, kiedyś już zlekceważyłeś moje zabójcze umiejętności. Jeśli Cuder śmierdzidech cię zabije, to może przyznasz się do błędu. Jeszcze ja ich zabijam, nie on. Ale dobra, widzę, że tu jeszcze misja została. Zobaczymy, co z tym zdradzieckim Maszek. Czy też już kończę, czy jeszcze nie? Klątwa? Haha, więc tak to było. Piraci Księżycowego Cienia musieli drogo zapłacić za tę swą za potęgę. Pewnie po tym, jak zdradzili rodzinę Blake'ów, spadła na nich klątwa, która zmieniła ich kształt i dała im nieśmiertelność. Nieśmiertelność to bardziej klątwa niż błogosławieństwo. Okej, jednak jeszcze daję. Klątwa to całkowicie niezły pomysł. Jeśli jakiś szubrawiec mnie zdradzi, rzucę na niego klątwę. Zróbmy tak. Zbierz składniki niezbędne do rzucenia klątwy. Myślę, że to ci się spodoba. Jak się zastanawiam, weź ze sobą ten wyciskacz soku biesokrzewu suchego. Zabij go i użyj na nim wyciskacza. Przynieś mi 6 butelek soku biesiokrzewu suchego. A już się tak cieszyłem, że będzie po misjach u nich. No ale tu proszę, jeszcze jednak mamy coś do zrobienia. Okej, wyciskacz, gdzie jest wyciskacz? Tu jest wyciskacz, kartę już użyjemy. Co ona nam daje? Plus 3 do inteligencji, o to zdecydowanie się przyda. Co tu mamy do misji? Słodkie perfumy. A, bo tych jednych chyba tam nie dodałem. Złote monety. To jest na sprzedaż. Liść cynamonu. Farbowany atłas pas. Na sprzedaż. I na sprzedaż, dobra. Od razu to sprzedam. Później będzie mniej roboty.
cyk, 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 cyk. Czy tu mamy jeszcze coś do oddania? Tutaj gdzieś mamy, z tego co widzę. Czy to jest ten u góry tam, co był? Tak jest. Kain, stary pijak. Udało ci się go znaleźć? Nie myliłem się co do ciebie. No, od chwili, kiedy zobaczyłem cię w opuszczonej fortecy, wiedziałem już, że różnisz się od innych, a teraz mam dowód. Powiem ci teraz to, co chcesz wiedzieć. No to już gadasz od dłuższego czasu i nic mi nie powiedziałeś ciekawego. Widzę, że naprawdę chcesz wiedzieć, co oznacza symbol na tym pergaminie. Powiem ci to, bo myślę, że może właśnie ty pomożesz mi odnaleźć kogoś, z kim, za kim tęsknię od wielu lat. No to gadaj. Widzę, że na kogoś tęsknię od wielu lat. No i czemu nie gadasz? Wysłuchaj historii Kaina. Dobrze, w końcu się otworzy kolega przed nami. Tyle już wychlał, może w końcu, chociaż nie, tą brędę, czy co tam mu dawałem, to sobie schował. Znaki w tych zapiskach to szyfry używane przez rodzinę Blake. I tylko członkowie tej rodziny wiedzą, jak je odczytać. W przeszłości byłem blisko rodziny Blake, więc myślę, że też umiem je odczytać. Kain czyta tekst na pergaminie i nagle się zasmuca. Och. Tu nie ma słowa o zdradzie, ani tym bardziej nie ma tu mapy do zakopanego skarbu. To tylko wiadomość pisana przez lojalnego sługę do swego pana. Ukończył wszystko, co zlecił mu jego pan. Wydaje się, że ten sługa... Ken jest tak smutny, że nie może mówić. Po chwili wraca do siebie. Kain znów zaczyna mamrotać. Wystarczy, że zadziałała klątwa rodziny Blake'ów. Dziecko bardzo długo cierpiało. Nie, muszę położyć temu kres. Jeszcze misję mamy od niego? No cóż, wierny sługa i ślepa miłość. Ojej. Stary pijaczyna Kain wyjmuje ze srebrnej szkatuły jedwabną chustkę. Jest stara, ale nadal w dobrym stanie. To jest to. To klucz do odkrycia całej tajemnicy. Weź to. Zanieś ten stary, jedwabny szal do opuszczonej stoczni na cmentarzu Żagle i odszukaj tam małą czerwoną łódź. Powinien się na niej znajdować stary harpun. Przywiąż chustkę do trójzębu. Ktoś poprowadzi cię wtedy do tajemnicy skarbu. Okej, druga misja. Jeśli znajdziesz drogę do skarbu, czy możesz wyświadczyć mi przysługę? Kiedyś coś łączyło mnie ze Śnieżną Blake, kapitanem Czarnej Mary. Można powiedzieć, że byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Według tego pergaminu z owczej skóry jakaś straszliwa klątwa wisi nad rodziną Blake'ów i myślę, że dotknęła ona także Śnieżną Blake. Martwa dusza, która nigdy nie zazna spokoju, to przerażająca rzecz. Więc jeśli natkniesz się tam na Śnieżną Blake przy skarbie, czy możesz spróbować ją uwolnić? Nie mam pojęcia, co się z nią teraz dzieje. Może cię zaatakować. Jeśli to zrobi, musisz ją pokonać. Zabiła w walce już tak wielu. Czas, by odpoczęła. Błagam cię. Okej. I teraz tutaj ten koleś chyba... O tak, myślałem. Kontos Whisky. To... Tak, te 20 monet zostało przeklętych. Zaczekaj. Nie dawaj mi bezpośrednio, wsyp mi je do kieszeni. I tylko ostrożnie, nie chcę zostać przeklęty. I co teraz?
Nie mogę w to uwierzyć. Udało ci się znaleźć wszystkie monety. Nareszcie. W końcu skończy się ta pechowa klątwa. Mam już wszystkie monety, ale co mam z nimi zrobić? Już wiem. Złożę je bogom w ofierze. Bogowie na pewno potrafią zdjąć klątwę. A w okolicy ponoć... Ponoć okolicy Tronu Wiatru przebywa jakieś bóstwo, które sprzyja żeglarzom, czy coś w tym stylu. Zanieś tam te monety i złóż je w ofierze. Po prostu rzuć je na ziemię, czy coś. Zabierz tam ten worek przeklętych monet. Pospiesz się, nie chcę mieć z tym monetami już nic wspólnego. Pięknie. Pięknie. Czyli tutaj już powolutku mamy ogarnięte. Tu jeszcze widzę dwie rzeczy, więc pójdziemy tutaj najpierw w takim razie. Tam ten szal trzeba na ten trójząb dać i coś jeszcze tam będzie. Jednak przyleciał za mną skubany. To za paskudztwo, zadowolone ludzkie twarze pija. To jest coś. Tylko tak można zdjąć klątwę. Serce królika wilków, pióro sępa, pędy gorzknicy i łzy ukochanej. Czarna magia zamieniła mnie w coś pomiędzy duchem i człowiekiem. Moja twarz zmieniła się nie do poznania, a moje ciało drążą robaki. Chcę wysłać porogiego zgniłonosego za światy, żeby przekonał się, jak to jest. Biorę sępa serca królika wilków, pędy gorzknicy i łzy ukochane. Od momentu, gdy zostałem przeklęta przez porgiego zgniłonosego, nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Gdyby nie moje kowalskie umiejętności, nie mogłabym się utrzymać. Potrzebuję twojej pomocy. Przynieś mi serce królika, króla wilków. A tam nie królika, tylko króla. Dobra, mój błąd. Troszkę późno już jest, ale to... I dlatego może tak... Już ciężko mi się czyta. I 10 piór sępa. Walka z Burizem w pojedynkę to nie lada wyzwanie. Drużyna na pewno szybciej by sobie z nim poradziła. Chyba wiesz, o co mi chodzi. Pędami gorzknicy zajmę się sam. No dobrze. Nie wiem, gdzie jest ten król wilków, ale sądzę, że gdzieś tam, bo tak ktoś kojarzę. Potrzebuję tutaj z tymi biesotrawami coś porobić i te sępy, więc wszystko w zasadzie w miarę blisko siebie, to nawet dobrze, że tak powiem. Pióra sępa, a z biesiokrzewu mamy soczki sobie wyciągnąć, więc... W sensie, jak to było? Mam je zabić i potem soczek wyciągnąć, czy najpierw... Chyba tak. Sprawdzimy. Tak. Zabić, a potem soczek. Dalej, soczku nie wziąłem. Będę mógł jeszcze raz. Bo mi się wydaje, że brałem z niego sok. Co
to jest użyty. No, tak myślałem. Nie oszukam gry. Trudno. Przeżył. Nie na długo. Dwa soczki, pięknie. To będę musiał przeczytać, jak tego wilka tutaj skusić, bo tam coś kojarzę, że chyba tak jakoś tak coś tam trzeba było zrobić i wtedy on wychodził. O nie, zdążyłem. O nie. Jesteśmy w połowie, jeżeli chodzi o sępy. I jeszcze jeden soczek. Soczki już mamy, załatwiamy teraz kwestię sępów, potem spróbuję ogarnąć tego wilka. O jest Buris. Dobra, chodź tu. Czyli sam się znalazł wilczek, więc mam z głowy. Jeszcze przy grzybu się położył. Dobra. Czyli w zasadzie już ta misja też będzie zrobiona. Dajemy szaliczek. I ktoś tu się pojawił na jakiś duszek. Bezimienny duch marynarza. Panicz? Panicz Will? Wyczułem zapach fioletowego storczyka na chustce, którą dała ci młoda pani. Ducha nieznanego żołglarza chyba zabiła tuta. O nie. Ducha nieznanego żeglarza chyba zabiła tuta jedwabna chusta. Zwabiła. Nie jesteś osobą, której się spodziewają, ale masz na sobie chustę panicza, co oznacza, że należysz do przyjaciół Blake'ów, czyli także do moich. Mam dla ciebie wiadomość. Duch żeglarz zaczyna recytować. Wrota tragedii i tajemnicy stają otworem, podążaj ścieżką zbłąkanych dusz i demonów morskich, niegdyś będących pa... Tak, myślałem, że nie zdążę jeszcze.
bez sensu, że to tak znika. Demonów morskich, niegdyś będących panami. Niech ich upadek zawiedzie cię do przeklętej jaskini i niech tajemnice czarnej Mary i rodu Blake'ów pozna cały świat. Wierny sługa. Że tak powiem, przyjaciele rodziny Blake'ów, taki tytuł żeśmy dostali. I to już teraz do jaskini skarbu będzie prowadziło. Także no. A tam się nie wybieram, to od razu mówię. Przynajmniej nie będę tam wchodził jakoś specjalnie głęboko. Może tylko z przodu, bo tak kojarzę, że tam będę w stanie może coś przetrwać. Bo tam raczej nie wygram walk za bardzo. Nie z tym, co tu mam i nie z tym levelem. Udało ci się. Ciągle potrzebujemy łez ukochanej. Ukochana. To dla mnie najtrudniejszy test. Czy wybaczy mi to, że dawno temu je upuściłem? No dobrze. Idź już. Został mi tylko test odwagi. I co teraz? Mamy jeszcze misję do wzięcia. Lorses. A misja jest związana z Talomo. Tak, kojarzę Talomo, z nim też będzie się trzeba bić. Dobra, nie wyprzedzam faktów dla tych, którzy nie wiedzą. Tak, z piratem Talomo, który zniknął razem z rodem Blake'ów. Straciłem mnóstwo czasu i pieniędzy, żeby go znaleźć, a niedawno wziąłem na spytki pijanego pirata księżycowego cienia. Krótko po śmierci śnieżnej Blake, lojalny Talomo postanowił rzucić klątwę na buntowników. To była straszna klątwa, więc spotkała go z ich ręki okrutna śmierć. W chwili śmierci ciało tego wiernego marynarza zostało opętane przez potężnego złego ducha, który zmusił jego zaskoczonych prześladowców do ucieczki. Ironia losu. Jak wielki czar roztaczać musi ród Blake'ów, że pozostał im wierny nawet po śmierci. Póki co nie wiem i nie chcę wiedzieć, jak wyglądała dalsza część tej historii. Pokonaj proszę tego złego ducha i przynieś mi szczątki Talomo, żeby mógł spocząć w pokoju. No i w zasadzie to już wiecie, że trzeba go pokonać, bo taką mamy misję. Czego też szybko nie zrobimy, ponieważ to też jest w jaskini skarbów, a sama jest w sobie dosyć trudna, przynajmniej w tej chwili, jak na moją postać. Nie wspominając już, że sam Talomo to jest jeden z bossów, więc no. Nie też, że spore mocne elitki tam są, to jeszcze z bossem trzeba byłoby wygrać. No to jest nie na moje siły w tej chwili. Dalej, to lecimy do opuszczonej fortecy, bo tam pojawiły się jakieś misje znowu. O nie. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Jeśli to są misje do jaskini, a jest taka szansa, no to i tak ich nie zrobię. Ale przynajmniej przeczytam. Dobra, Morgan, stój.
Czy nie uważasz, że świątynie byłyby być piratem? Świetnie byłoby być piratem, odkrywać rozległy ocean i w końcu zostać znanym królem piratów? Jeśli znasz dokonania rodu Blake'ów, to zapewne lubisz opowieści o piratach tak jak ja. Zawsze podziwiałem ród Blake'ów i nie chcę przegapić żadnego ich śladu. Jeśli kiedyś zobaczysz statek widmo Czarnomery w jaskini skarbów, o, czy jednak jaskinia skarbów, to poszukaj dziennika pokładowego Czarnej Mery. Na pewno spisano w nim ich niezwykłe przygody. Tak jak mówiłem, jest to jaskinia skarbów, do której tak nie idziemy. I Kelt pewnie też mnie będzie prowadził do jaskini skarbów. Chyba, że się mylę. Dobra, czy znasz opowieść o złotym pucharze Willa? To stara piracka legenda. Ponoć na tym złotym pucharze zapisano miejsce ukrycia skarbu Kidda. Ale kosztowności nie są ważne. Najważniejsze jest to, że puchar jest częścią dziedzictwa Willa Blake'a. Dlaczego nie rodziłem się w tamtych czasach razem z Willem Blake'iem i Kidem? Nieważne. Ciągle jeszcze istnieje złoty puchar i Czarnomery. One kryją w sobie opowieści. Wliczając w to miejsce pobytu Kida, jestem tego pewien. Dobrze ci zapłacę, jeśli pomożesz mi zdobyć złoty puchar oraz informacje o Czarnej Mery. No i tu mamy znowu jaskinię. No, już widać też po ilości punktów doświadczenia, którą dostaniemy. No. Proste, nie? Widzieliście, ile tutaj się dostaje punktów za misję, a ile oni nam dadzą, jak ją wykonamy. Dla przykładu tutaj 44 tysiące, tam ponad 100 tysięcy, nie? Dwa razy tyle. Czy jeszcze raz tyle i trochę. Doskonale, doskonale, pierwsza faza za nami. Na twarzy zdradzieckiego Maszenga pojawia się złowieszczy uśmiech. Serio, kolego, ty już byś skończył z tymi swoimi misjami. Drugim składnikiem, którego nam potrzeba, jest pewien śmiertelnie trujący proszek, wytwarzany przez larwy samic piaskowych skorpionów. Zanim larwy piaskowych skorpionów zmienią się w piaskowe skorpiony z martwej krainy, wytwarzają śmiertelnie trujący proszek, który otacza je w formie poczwarki. Poszukaj poczwarki piaskowego skorpiona z martwej krainy na równinie piaskowych skorpionów i otwórz jej kokon. Przy odrobinie szczęścia kokon będzie pusty, a w środku znajdziesz tylko śmiertelnie trujący proszek. Tylko. Jeśli nie będziesz miał szczęścia, w środku będzie larwa piaskowego skorpiona, która nie zdążyła się jeszcze przepoczwarzyć. Jeśli będzie to samica, to ciągle będzie można zdobyć nieco śmiertelnie trującego proszku. Dobrze, to zrobimy. I tu mamy kolejne dwie misje. Też coś czuję, że to są związane z jaskinią skarbów. Ale zobaczymy. Wygranie zakładu to szczęście, ale co jeśli przegrany nie chce zapłacić? Znasz legendę o obserwatorze Luku? Nie znasz? Mogę ci ją powiedzieć, ale najpierw znajdź Megiddo i odbierz od niego karciany dług. Pokręć trochę po opuszczonej portecy, a znajdziesz go. Megiddo. Już go widzę. Witaj, poszukiwaczu przygód. Szukam szermierzy z odrobiną poczucia własnej wartości. Może znasz jakichś? Kukdast kazał mi omówić z tobą dług karciany, który u niego zaciągnąłeś. Serio? Tak chcesz gadać? Nie bij mnie, oto pieniądze Mediego. Oj, ci ludzie myślą, że zawsze ze mną wygrają. Z mieczem w dłoni. Hej tam. Czy słyszałeś o głazie Sidarze? Był najbardziej przerażającym marynarzem Czarnej Mery. Wówczas to niezliczeni przeciwnicy ufni swym szermierskim umiejętnościom
rzucali mu wyzwania. Żaden nie powrócił żywy. To był prawdziwy czarny charakter. Zawsze chciałem wyzwać go na pojedynek, ale los jest okrutny. Los jest okrutny. Miałem wypadek i wyniosłem z niego poważne obrażenia. Musiałem porzucić nadzieję zmierzenia się z nim. Megiddo spogląda na swą dłoń. Słyszałem, że Gwasidar nie żyje. Jednak ze względu na przekleństwo jego dusza wciąż krąży po jaskini skarbów. Jeśli kiedykolwiek nadarzy ci się okazja wymiany ciosów, koniecznie wróć i opowiedz mi o starciu. Jestem pewien, że będzie to ekscytująca opowieść. Ale oczywiście musisz powrócić żywy. Czyli tak jak mówię, kolejna misja na TT. Spłaciłem dług Mediego. Opowiedz mi proszę historię Luka Obserwatora. Luke był wiernym obserwatorem na Czarnej Mery. Miał świetny wzrok. To właśnie dzięki niemu Ród Blake'ów na początku znalazł tak dużo skarbów. W znacznej części była to jego zasługa. Podobno Luke zawdzięczał swoje zdolności przeklętemu kompasowi, który zawsze miał przy sobie. Przez całe życie pracował dla Rodu Blake'ów, ale marnie skończył. Kiedy pierwszy oficer Huck zdradził Śnieżną Blake, Luke próbował mu przeszkodzić. Został jednak przez niego bardzo ciężko zraniony. Było to tym tragiczniejsze, że zanim Luke dołączył do piratów czarnych żagli, Huck był jego najlepszym przyjacielem. Luke musiał go znienawidzić za tę zdradę. Istnieje jeszcze jedna mistyczna legenda o obserwatorze Luke'u. Wiesz, że wszyscy piraci to pijacy, ale obserwator Luke był zupełnie inny. W życiu nie tknął alkoholu. Ponoć miał ku temu ważne powody, ale nie chciał ich nikomu zdradzić. No i levelek wpadł. Po wysłuchaniu opowieści o obserwatorze Luke'u będę potrzebował twojej pomocy. Obserwator Luke ponoć posiada przeklęty kompas, który potrafi w mgnieniu oka zlokalizować skarby z całego świata, ale jest też obłożony klątwą, która sprowadza na jego właściciela marny koniec. Wydaje mi się, że klątwa jest tylko opowieścią mającą zniechęcić ludzi przed kradzieżą kompasu. Jeśli szczęśliwym trafem spotkasz w jaskini skarbów ducha obserwatora Luke'a, to sprawdź, czy nie ma tam gdzieś przeklętego kompasu. Kiedy znajdziesz kompas, przynieś go do mnie. I kolejna misja do TT. Popatrzmy, co my tu mamy. Ciut pogubiłem. Czyli tak, przydałoby się, co by się przydało? Mamy maga druid specyficzny dla klasy, mag druid, czyli to są umiejętności, które przechodzą. Dobra, tu zrobimy tryk na maksa, odrodzenie sił też zrobimy na tyle, ile się dało, bo więcej się nie da. No cóż. O, tutaj się da. O jeden level wrzucić wyżej. No spoko. Dobra. Jest do pas bobra. Lecimy. Czyli tutaj chciałem powiedzieć, że mamy prawie wszystko, ale teraz mi się przypomniało, że jeszcze mamy ten proszek przynieść tych larw. Ale to już nie dzisiaj. To właśnie widzę, 35 minut prawie już odcinek ma, więc my się będziemy żegnać. Także na dzisiaj to tyle. Dokończymy tutaj tę przygodę następnym razem. Także tutaj już
Praktycznie zostają tylko misje do z jaskini skarbów. Jedna tutaj z tą klątwą, znaczy z, tak, z tą klątwą. Te składniki trzeba nazbierać i jedna jeszcze jakaś tam była. Nie pamiętam, która. Także tutaj już też więcej misji raczej nie będzie. Już zostaje tylko północna część tak naprawdę tej mapy. No więc blisko, coraz bliżej, tak jak mówiłem, przejścia na wybrzeże Łukań. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. A jak chcecie być na bieżąco z live'ami, to musicie mieć subskrypcję i dzwoneczek. Wtedy tylko i wyłącznie wtedy będziecie wiedzieli, że live jest. Inaczej się raczej nie dowiecie, bo nigdzie harmonogramu live'ów u mnie nie znajdziecie, bo nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy mogę mieć live'a i nie mogę go zaplanować. Po prostu mój tryb pracy i tego, co mam do zrobienia, na to nie pozwala. Niestety. Ewentualnie możecie jeszcze obserwować mnie na Twitchu jako Erandir podkreśnik Adonen, więc jeżeli tam będziecie mnie obserwować, to też powinniście dostać powiadomienie, że się jakiś live zaczął. A na dzisiaj to tyle, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia, cześć!